Adrian Bartosiński po zwycięskim debiucie na gali KSW. Często trenerzy mówią, że debiut na KSW spala. Czy potwierdzisz, że coś w tym jest? Ciężko mi powiedzieć, czy byłem spalony, czy zlekceważyłem przeciwnika, który się okazał dosyć solidny. To, że ma czarny pas w brazylijskim, wiedziałem tam w parterze, ale no i spodziewałem się takich zapasów, szczerze powiedziawszy. I tyle. W tej drugiej rundzie wyglądałeś się ciężko kondycyjnie. Czy trzymałeś siłę na trzecią? W połowie rundy już sobie ustaliłem, że nie wygram jej, bo byłem za dużo z dołu. Mówię, dobra, nie będę się wypierdalał na stawanie. W drugiej, skoro i tak wstanę do góry, i tak ją przegram na kartach. Mówię, zostaję tam z dołu, nie daję sobie zrobić krzywdy. I od trzeciej rundy ja zacznę przyspieszać. No i taki był plan, nie? Znaczy plan realizowałem w trakcie, bo już w drugiej wiedziałem, że drugą przegrałem. I mówię, nie chcę wstawać koniecznie, no bo nie wygram tej rundy i tak. Więc mówię, niech on się pompuje, ja spróbuję przyspieszyć do trzeciej, no i tak też zrobiłem. To zmęczenie, czy nie jesteś zadowolony z tej walki? Nie wiem, czy jestem zadowolony, czy nie. Ciężko powiedzieć, no chyba dużo się działo, nie wiem, wy możecie ocenić, działo się dużo. Działo się dużo, były próby skończeń i od razu o to zapytam. Czy ta druga runda i to twoje słabsze tempo w tej drugiej rundzie i kłopoty kondycyjne były podyktowane tą gilotyną, którą no mocno ciągnąłeś? Bo była ciasna. A kurwa, jak słyszałem ten gong, mówię, ja nie wierzę, nie skończę go. No tam dałem dużo na tą gilotynę, bo widziałem, że jest ciasno. Brakło czasu. Ta runda to był już popis takich umiejętności stójkowych w twoim wykonaniu, bo bardzo mi się podobały łokcie na rozerwanie klinczu, bardzo mi się podobały podbródki i ty widać było, że uwierzyłeś w to. To jest właśnie to, o czym mówię. Wszystko to robiłem w przygotowaniach i w pierwszej rundzie, gdzie miałem siłę, tego nie robiłem, w drugiej tego nie robiłem i w trzeciej, gdzie już była ostatnia runda, ja zacząłem nagle to robić, nie myśląc o tym. Także przypalenie, nie? To akcje, które ćwiczyliśmy, zastraszenie, opuszczał ręce, podbródek. Ja też już nie miałem siły, ale wpuszczałem go tymi prób do obalenia i szukałem tych podbródków. Tam ze dwa razy weszło i mówię, o, tym go ustrzelę, gdzieś tam łokieć. No ale szkoda, że nie robiłem tego od pierwszej, bo myślę, że w trzeciej wydaje mi się, że ja go odłączyłem tym łokciem i dlatego przeważyłem już tą walkę. On reagował na każdą twoją kiwkę w trzeciej rundzie, a był taki moment, kiedy to ty przyjąłeś wysokie kopnięcie. Gdzieś chyba spodziewałeś się, że ono pójdzie gdzieś niżej na korpus i poszło na głowę. Zawirował świat? Dwa razy na początku, w pierwszej i drugiej, mocnego z Mańkuta mocną wątrobę lewą nogą. I ja to gdzieś tam zgasiłem, a w trzeciej już myślałem, że pójdzie na ten. Całe szczęście, że nie odchylałem się w stronę nogi, tylko robiłem w drugą stronę i jakby zgasiłem to na drugą stronę, bo tak to było bardzo mocne kopnięcie. I co teraz dalej? Widziałem, że jakieś uprzejmości z Tomkiem Romanowskim wymieniliście po walce. Nie, to były żarty. Śmieję się, ktoś tam podkręcał, że poluje na niego, ale nie. Mówię, jak będą włodarze chcieli, to pewnie, ale tak to... A ty chcesz tego pojedynku? Bo ja powiem szczerze, zobaczyłbym to, biorąc pod uwagę teraz jego formę. Włodarze dadzą tą walkę, to ją wezmę. Ale sam nie będę na nią nalegał na pewno. A kiedy byś chciał wrócić do klatki KSW? Ciężko mi powiedzieć, no. Jestem zmęczony, ale nie jestem poobijany. Nie wiem, mam nadzieję, że na drugą już będę walkę luźniejszy. Ten debiut, mówię, przeciwnika zlekceważyłem mocno. I co? Myślałem, że będzie łatwiej, szybciej, przyjemniej. No, ale trochę się rozczarowałem. Dobra, ale głowa do góry, to jest zwycięstwo przez TKO. Myślę, że za miesiąc nikt o tym nie będzie pamiętał, będzie tylko zwycięstwo na Sherdogu i na Tapology, więc chyba nie ma co rozpaczać. No nie, no fajna wygrana, fajna waleczka, chętnie ją obejrzę, zobaczymy. No do poprawy jest sporo, zobaczymy. Ale fajnie, że debiut wygrał. To jest najważniejsze, wielkie dzięki. Dzięki wielkie.